Dzień dobry Państwu. Miło mi Was wszystkich powitać w kolejnym dniu naszej Szkoły Ekonomicznej. Teraz przed nami wykład nieco bardziej, powiedzmy, techniczno-instytucjonalny niż teoretyczny. Mianowicie dzisiaj od rana będziemy zajmować się podstawami bankowości. Które to musimy przerobić, żeby później porozmawiać o cyklu koniunkturalnym czy innych ciekawych zjawiskach. I generalnie banki to są takie instytucje, które pełnią dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, banki możemy traktować jako domy składowe, jako pewne magazyny pieniądza, miejsce, gdzie pieniądze się przechowuje, a po drugie banki pełnią rolę pośredników kredytowych. Są to instytucje, które zbierają oszczędności od społeczeństwa i przekazują te oszczędności osobom, które chcą te środki pożyczyć, żeby zainwestować czy skonsumować. I teraz przyjrzyjmy się każdej z tej funkcji nieco bliżej. Na czym polega rola banków jako domów składowych czy jako magazynów pieniądza? Taki bank, który byłby tylko domem składowym, po prostu dostawałby pieniądze, gotówkę od społeczeństwa i tę gotówkę przetrzymywałby w swoich skarbcach do momentu, kiedy ktoś by tej gotówki nie chciał podjąć. No i robimy to, czy przekazujemy pieniądze do takiego banku, jako że ten bank cały czas trzyma środki, które w nim zdeponowaliśmy, to mówimy, że ten bank stosuje 100% rezerwę. Jeszcze za chwilę o tych rezerwach nieco więcej powiemy. To po pierwsze, takie banki mogą być bezpieczniejsze niż trzymanie pieniędzy w domu. Jako wyspecjalizowana instytucja mogą mieć znacznie lepsze zabezpieczenia. Do tego zwłaszcza w erze pieniądza towarowego, kiedy to jeszcze złoto czy srebro były pieniędzmi. Przenoszenie takich pieniędzy ze sobą było uciążliwe, jeśli mówimy o jakichś większych kwotach, więc lepiej było często te kruszce przechowywać właśnie w wyspecjalizowanych instytucjach, które to instytucje do tego jeszcze świadczyły rozmaite usługi kasowe. Tak? To znaczy, że te banki mogły dokonywać przelewów płatności bez konieczności używania gotówki. Jeśli mieliśmy pieniądze zdeponowane w takim banku, który był magazynem pieniędzy, domem składowym, to mogliśmy mogliśmy bankowi zlecić przekazanie pieniędzy naszemu kontrahentowi X, Y czy Z i ten bank te pieniądze wtedy mu wypłacał, albo też przekazując je na jego rachunek, albo przy pomocy czeku, albo przy pomocy banknotów, co jest też jakby pewną dodatkową funkcją banków i co sprawia, że cały czas z tych banków też korzystamy. I o czym warto pamiętać, to to, że te wszystkie usługi, o których tutaj wspominamy, to bezpieczne przechowywanie, to, że nie musimy tych kruszców przenosić ze sobą i że mamy dostęp do usług kasowych, sprawia, że takiemu bankowi trzeba płacić za dostęp do tych usług, więc gdyby banki istniały tylko jako właśnie te magazyny pieniędzy, domy składowe, to żeby się utrzymać, z pewnością musiałyby pobierać jakieś pieniądze po to, żeby móc takie usługi świadczyć. I jeszcze przy tej okazji wspomnijmy o takich trzech pojęciach. Mówimy, że w gospodarce są pieniądze i są substytuty pieniądza.
I właśnie bankowość jest tym miejscem, gdzie te substytuty pieniądza są wytwarzane. I pieniądz właściwy to jest w systemie pieniądza towarowego, to był po prostu kruszec, to były monety, sztabki. W obecnym systemie tym pieniądzem właściwym jest gotówka, tak, czyli monety i banknoty emitowane w naszym przypadku przez NBP plus pieniądze zdeponowane w banku centralnym. Ale oprócz tego w naszym systemie istnieją tak zwane substytuty pieniądza, czyli pewne roszczenia do pieniądza, które są uznawane przez społeczeństwo za tak samo dobre jak właściwy pieniądz. I właśnie najbardziej popularne substytuty pieniądza to są depozyty bankowe, tak, ponieważ zapis na rachunku w banku większość z nas traktuje jako coś równie dobrego jak pieniądze, które mamy w portfelu i w większości przypadków nasi kontrahenci przyjmują przelewy bankowe, czy to dokonywane kartą, czy normalnym poleceniem przelewu, jako zapłatę za wyświadczone usługi. I te substytuty pieniądza mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą to być tak zwane certyfikaty pieniężne, a mogą to być środki fiducjarne. I certyfikaty pieniężne to są takie substytuty pieniądza, które są w pełni w 100% pokryte. To znaczy, że jeśli przyszliśmy do takiego banku, który jest magazynem pieniądza, domem składowym i utrzymuje 100% rezerwę i wpłaciliśmy tam na przykład 10 uncji złota, to dostajemy od tego banku na przykład banknoty na kwotę 10 uncji złota, tak? Banknoty tego pojedynczego banku, gdzie zdeponowaliśmy i wtedy to są certyfikaty pieniężne, bo bank trzyma dokładnie tyle samo uncji złota, na ile te banknoty opiewają. Bardziej współczesną wersją jest to, że przychodzimy z obecnymi banknotami, czyli z tym obecnym pieniądzem bazowym, idziemy do banku, wpłacamy je i otrzymujemy środki na rachunku bankowym, które są substytutem pieniądza, ale jako że teraz banki działają w systemie rezerwy cząstkowej, to mówimy, że są to środki fiducjarne. To znaczy, że tych substytutów pieniądza jest więcej niż tego pieniądza bazowego i ta jakby nadwyżka ponad tym pieniądzem bazowym, mówimy, że są to środki fiducjarne. Jak to się dokładnie dzieje, że one są tworzone, to o tym za chwilę. Jeszcze chwilę zajmiemy się pewnymi definicjami prawnymi, ponieważ one są pewnym źródłem sporów w kwestii bankowości. Więc mówiłem teraz wielokrotnie, że jakieś pieniądze w banku deponowaliśmy i co to w zasadzie znaczy, na czym polega umowa depozytu, jakiego rodzaju depozyty możemy spotkać w gospodarce. No i najczęściej te depozyty możemy odróżnić na depozyt prawidłowy i nieprawidłowy. I depozyt prawidłowy to jest taki depozyt, który dotyczy rzeczy, które są oznaczone co do tożsamości. To są konkretne rzeczy, więc jeśli mielibyśmy na przykład monety kolekcjonerskie, które mamy po nie wiem, pradziadku, powiedzmy, i składamy je w banku właśnie na depozyt prawidłowy, to by znaczyło, że ten bank nie może żadnej z tych monet użyć, musi je trzymać dokładnie w takim stanie i musi nam wydać dokładnie te same monety, które my w banku zdeponowaliśmy. Natomiast jakby tym, co raczej się spotyka w instytucjach typu banki, są depozyty nieprawidłowe. Czyli to są depozyty, które dotyczą rzeczy oznaczonych co do gatunku. Czyli takie, są takie rzeczy, że nie chodzi nam o to, żeby uzyskać konkretne monety, ale o to, żeby tych monet po prostu było tak samo dużo, zawierały tyle samo kruszcu, co te, które wpłaciliśmy. I
Wtedy po prostu, jeśli wpłacamy do banku 10 uncji złota, no to chcemy dostać z powrotem 10 uncji złota, kiedy depozyt likwidujemy, ale nie chodzi nam o to, żeby to były dokładnie te same monety, tylko monety tak samo dobre, co te, które zdeponowaliśmy. Więc jakby cały czas w sferze bankowości mówimy raczej o depozytach nieprawidłowych. Jakieś depozyty prawidłowe to jest na przykład, jeśli coś idziemy i składamy w skrytce bankowej, do której mamy specjalny klucz, no to wtedy wiemy, że nikt tego nie naruszy. No natomiast z takiej skrytki bankowej wiadomo, nie możemy robić przelewów czy korzystać z innych usług kasowych. Natomiast w przypadku bankowości, jako że nie obchodzi nas, które pieniądze dostaniemy, obchodzi nas, ile tych pieniędzy dostaniemy, to mamy do czynienia z tym depozytem nieprawidłowym. Natomiast kontrowersje powstają wobec tego, jak tam powinno się traktować prawo własności w tych przypadkach. Mianowicie, czy dochodzi tutaj do przekazania własności tych pieniędzy do banku, czy my cały czas jesteśmy właścicielami tych środków. Jakby to różnie kodeksy cywilne i prawa bankowe mogą rozwiązywać. Natomiast wiemy, że także bank może używać tych pieniędzy, które ma od depozytariuszy, natomiast zawsze powinien wypłacić ekwiwalent tego, co od swoich depozytariuszy zebrał. Jakby spór powstaje wobec tego, czy bank ma obowiązek zawsze mieć tyle środków w swoim skarbcu, żeby spełnić wszystkie możliwe żądania osób, które środki w banku zdeponowały. I zwolennicy tak zwanej bankowości ze 100% rezerwą twierdzą, że bank zawsze musi utrzymywać taki ekwiwalent. Natomiast zwolennicy rezerwy cząstkowej twierdzą, że nie jest to konieczne. Ważne jest, że jeśli ktoś przyjdzie, to bank te pieniądze wypłaci, ale to wcale nie znaczy, że musi zawsze mieć tyle pieniędzy, gotówki pod ręką, żeby spełnić wszystkie żądania. I teraz spróbujemy przedstawić kilka prostych bilansów instytucji bankowych. I właśnie na początek ten najprostszy przypadek banku ze 100% rezerwą, który jest jedynie składem pieniędzy, jest magazynem pieniędzy z domem składowym. I w tych wszystkich naszych przykładach jakby robimy uproszczenie, że mamy jedynie gotówkę w postaci złotych monet i mamy depozyty bankowe, które też na te uncje złota odpowiadają. I taki bardzo prosty bilans banku, w którym ktoś przyszedł i zdeponował 1000 uncji złota, wyglądałby tak, że w majątku banku, w aktywach byłaby ta gotówka, która została przez ludność zdeponowana, 1000 uncji złota, a w pasywach, tak, w źródłach finansowania banku, mielibyśmy po prostu depozyty na żądanie na wysokość 1000 uncji złota. Tak, jeśli ktoś wypłaca te pieniądze, to i gotówka się zmniejsza po stronie aktywów, i suma depozytów się zmniejsza po stronie pasywów. Jeśli ktoś wpłaca dodatkowe pieniądze, to rośnie i gotówka, i pasywa. Natomiast banki to w dużej mierze nie tylko domy składowe, ale także pośrednicy kredytowi. I na czym polega ta funkcja banków w gospodarce? No, banki kojarzą pożyczkodawców z pożyczkobiorcami, a przez to, że mają wielu klientów, to mogą sprawnie zarządzać ryzykiem kredytowym. Jako że nie jest tak, że jedna konkretna osoba pożycza pieniądze jednej konkretnej firmie,
jest wystawiona na ryzyko, że ta firma zbankrutuje, tylko dochodzi do łączenia puli wielu osób, które oszczędzają i wielu osób, które pożyczają, to banki mogą dzięki narzędziom wyceny ryzyka tak kierować środki, które zebrali od społeczeństwa, żeby zarówno zarabiali ci, którzy oszczędzają, jak i żeby zarabiał bank jakąś marżę na tym, że te pieniądze do gospodarki przekazuje. I jak wygląda bilans banku, który właśnie pełni rolę pośrednika? No, bank zaciąga pożyczki od ludności, więc po stronie pasywów są zaciągnięte pożyczki, w tym przypadku na wysokość 1000 uncji złota, a w przypadku aktywów są pożyczki, których bank udzielił. Tak? Ten bank nie trzyma gotówki, bo to nie są depozyty na żądanie, po które ktoś się może zgłosić, tylko te uncje złota przekazuje swoim kredytobiorcom. I możemy teraz jeszcze nieco głębiej przyjrzeć się, jakie są różnice między tymi dwoma typami działalności bankowej. W przypadku depozytów, które składamy w banku, nie dochodzi do wymiany dóbr teraźniejszych na przyszłe. Tak, osoba, która deponuje pieniądze w banku, deponuje je między innymi dlatego, że cały czas ma do nich dostęp i może ich używać w bieżących transakcjach. Natomiast jeśli ktoś bankowi udziela pożyczki, na przykład kupuje obligację wyemitowaną przez bank, to dochodzi do wymiany dóbr teraźniejszych na przyszłe. Tak? Taka osoba, która kupuje obligacje od banku, daje jej teraźniejsze pieniądze w zamian za obietnicę wypłaty konkretnej kwoty w przyszłości. Tak? Ma tylko roszczenie do pewnego przyszłego dobra, do przyszłych pieniędzy. W przypadku depozytu mamy do czynienia z pełnym i stałym dostępem do dobra i właśnie dlatego depozyty bankowe są uważane za substytut gotówki. Natomiast w przypadku pożyczki mamy do czynienia z przekazaniem dóbr pożyczkobiorcy i nie możemy w czasie trwania pożyczki domagać się ich zwrotu czy korzystać z tych pieniędzy. W przypadku depozytu osoba, która składa depozyt, nie ma odsetek, tak? Nie czerpie z tego tytułu korzyści odsetkowej, raczej wręcz płaci za dostęp do usług kasowych czy za bezpieczne przechowywanie swoich pieniędzy. Natomiast osoba, która pożycza pieniądze bankowi, otrzymuje odsetki. Tak, jeśli kupujemy obligację wyemitowaną przez bank czy jakiś list zastawny, to możemy liczyć na to, że oprócz całej kwoty, którą wpłaciliśmy, dostaniemy także odpowiednie odsetki. Masz rację. I sprawa komplikuje się bardziej, kiedy rozważamy kwestię tego, jak współczesny system bankowy dzisiaj działa, ponieważ ten współczesny system bankowy działa na zasadzie tak zwanej rezerwy cząstkowej. To znaczy, że bank nie jest takim czystym pośrednikiem finansowym, który po prostu bierze pieniądze od ludności, zbierze 1000 uncji złota, czy zbierze 1 000 000 polskich złotych i je przekazuje osobom, które chcą od tego banku te pieniądze pożyczyć, tylko banki w obecnym systemie mogą tworzyć depozyty, chociaż nie muszą wcześniej pożyczyć na ten cel pieniędzy od
trudności. I teraz spróbujemy sobie krok po kroku prześledzić, jak ten proces działa. A na kolejnych wykładach spróbujemy zastanowić się nad tym, jakie są tego konsekwencje ekonomiczne. Mianowicie, banki generalnie jakby zorientowały się, że jeśli mają wiele osób, które zdeponowały u nich pieniądze, to nie jest tak, że każdy domaga się co chwila wypłat całości pieniędzy, tylko że te wypłaty stanowią w sumie niewielką część całej puli zgromadzonych przez bank środków. W związku z czym banki zaczęły pożyczać te środki, które miały wcześniej, trzymały w skarbcu, które były zabezpieczeniem depozytów na żądanie ludności. Zauważyły, że mogą trzymać tylko niewielki procent tych rezerw, żeby obsługiwać wszystkie bieżące płatności i zaczęły stosować tak zwaną rezerwę cząstkową. Więc jeśli mamy bank, który stosuje 10% rezerwę cząstkową, tak sobie założymy, że taka rezerwa cząstkowa w tym banku funkcjonuje, to ten bank ma ochotę te środki, które ma, pożyczyć i szuka kredytobiorców, którzy chcą część tych jego zgromadzonych uncji złota pożyczyć. I jako, że ten bank stosuje 10% rezerwę cząstkową, więc te swoje 1000 uncji, 100 uncji sobie zostawia, natomiast 900 udziela w pożyczkach. I w samym momencie udzielenia pożyczki jakby bilans banku rośnie. Z poprzedniej sytuacji, gdzie mieliśmy po prostu wpłaconą gotówkę i depozyty na żądanie, bilans banku urósł, ponieważ znalazł pożyczkobiorców na 900 uncji złota i w aktywach pojawiają się te udzielone pożyczki. Jest to coś, co ci pożyczkobiorcy muszą w przyszłości spłacić, więc jest to jakaś część majątku banku. A bank tym pożyczkobiorcom stworzył depozyty bankowe na swoich kontach na kwotę właśnie 900 uncji złota, więc w sumie suma depozytów w gospodarce wzrosła o 900. Tak, mieliśmy 1000 gotówki wpłaconej i 1000 uncji w depozytach, a przez udzielenie tego kredytu mamy 1900 uncji w depozytach, chociaż suma gotówki w banku się nie zmieniła. Więc jakby w pierwszym momencie po udzieleniu pożyczki widzimy, że bilans banku rośnie. Natomiast osoby, które ten kredyt wzięły, tych pieniędzy używają. Wydają je na dobra i usługi, których potrzebują w swoich procesach inwestycyjnych. I załóżmy, że te osoby, które wzięły te kredyty, wystawili czekom klientom kolejnego banku, nazwijmy ten bank bankiem frakcyjnym. I ten bank frakcyjny zgłasza się do naszego banku cząstkowego po tę gotówkę, ponieważ tak, przyszli do niego ludzie z czekami, które ten bank wystawił, więc banki między sobą w ramach tak zwanego clearingu wymieniają się roszczeniami i ewentualnie dokonują płatności gotówkowych. Więc ten nasz bank cząstkowy miał 1000 uncji złota, 1900 uncji depozytów. Te 900 uncji, które pożyczył kredytobiorcą, zostaje wydane, więc zostaje 1000 uncji złota w depozytach, a gotówka maleje o 900 uncji złota, które zostają przekazane do
banku frakcyjnego i widzimy, że koniec końców bank ma 1000 uncji pasywów, które musi obsłużyć, jego depozyt na żądanie, a samej gotówki ma 100 uncji złota. Tak więc ten cel utrzymania 10% rezerwy został zrealizowany. Natomiast jakby na tym proces się nie kończy, ponieważ ten bank frakcyjny, który nagle dostał 900 uncji złota gotówki, może także znowu stosując rezerwę cząstkową, te uncje przekazać dalej. I ten bank, jeśli też stosuje 10% rezerwę, to pożyczy nie całe 900 uncji, tylko 810 uncji złota, żeby te 90 uncji, 10% zostawić sobie na obsługę bieżących potrzeb i udziela kolejne 810 uncji kredytu, które to pieniądze zostają wydane przez klientów banku, którzy wzięli pożyczki na jakieś dobra i usługi. I załóżmy, że to dostał kolejny bank składowo-kredytowy i ten bank zgłasza się do banku frakcyjnego po swoje 810 uncji złota i w banku frakcyjnym pozostaje 90 uncji gotówki, 810 uncji udzielonych kredytów, a suma depozytów na żądanie to 900 uncji, czyli znowu mamy 10% rezerwę cząstkową, 90 uncji złota, 900 uncji depozytów na żądanie. I ten proces można powtarzać i powtarzać i powtarzać. I generalnie, jeśli będziemy w nieskończoność właśnie to samo rozumowanie powtarzać, to okaże się, że depozyty w systemie bankowym mogą koniec końców przy 10% rezerwie cząstkowej osiągnąć kwotę 10 tysięcy uncji złota przez udzielenie 9 tysięcy uncji pożyczek i trzymanie 1000 uncji gotówki w rezerwie. Tak, jest to jakiś malejący ciąg geometryczny, więc możemy generalnie obliczyć sobie tak zwany mnożnik kreacji pieniądza, który wynosi 1 przez R, gdzie R to jest właśnie ta stopa rezerw, czyli jeśli mieliśmy 10% rezerwę, to mnożnik kreacji pieniądza wynosi 10. I to znaczy, że ilość środków wykreowanych przez środki bankowe jest 9 razy większa od wartości rezerw początkowo wpłaconych. Tak jakby z każdej jednej uncji złota może koniec końców wyjść 10 uncji depozytów bankowych. To ma poważne konsekwencje ekonomiczne, o czym dzisiaj jeszcze Arkadiusz Sieroń będzie mówił w wykładzie o cyklu koniunkturalnym. Teraz tylko wspomnijmy, że żeby udzielać tych nowych pożyczek, bank musi znaleźć chętnych kredytobiorców i jakby musi obniżać rynkową stopę procentową, żeby znaleźć chętnych na to, żeby brać te kolejne pożyczki, co powoduje, że ta rynkowa stopa procentowa zostaje zaniżona poniżej tego, co wynikałoby z oszczędności społeczeństwa i to powoduje efekt zwany cyklem koniunkturalnym. Szczegóły tego opowie Arek. I jakby najpowszechniejszą obecnie sposobem, jak ten proces przebiega, jest właśnie tworzenie depozytów bankowych. I ten cały proces, który teraz próbowaliśmy omówić, mówi się, że to jest ekspansja kredytowa, tak? Że właśnie, że z niewielkiej ilości gotówki tworzy się znacznie więcej
depozytów bankowych, pomimo, że to właśnie ekspansja kredytowa i proces ekspansji kredytowej. Natomiast historycznie banki nie tylko tworzyły depozyty, ale tworzyły też banknoty, ponieważ jak może słyszycie w samej nazwie banknot, banknot była nota bankowa, czyli jakby taki dokument wystawiany przez banki. I banki takie papierki wystawiały po prostu jako potwierdzenie tego, że zdeponowało się u nich pieniądze. I jakby ta ekspansja kredytowa polegała też na tym, że po prostu tych banknotów wystawiano więcej niż było rezerw złota w bankach. I nawet ten proceder próbowano kiedyś ograniczyć i najbardziej znanym przykładem tego w historii gospodarczej była tak zwana ustawa Peela z 1844 roku, która została wprowadzona w Wielkiej Brytanii. I ta ustawa nakazywała, żeby każda emisja banknotów była w 100% zabezpieczona przez rezerwy gotówkowe, przez złoto w skarbcach banków. No natomiast twórcy tej ustawy nie zauważyli tego, że właśnie tak samo ekspansja kredytowa może przebiegać z użyciem depozytów bankowych i tworzenie depozytów bankowych nie było ograniczone w taki sam sposób jak tworzenie banknotów, więc po prostu banki przestawiły się z emisji swoich banknotów na kreację depozytów, tak jak to omawialiśmy przed chwilą i jakby cała idea ograniczania tej ekspansji została skompromitowana, bo po kilku latach mieliśmy wielki kryzys bankowy właśnie wywołany tą ekspansją depozytów, więc uznano, że ta ustawa Peela zupełnie nie działa i z niej zrezygnowano, a było to jakby o tyle istotne, że ta ustawa była poprzedzona wręcz kilkoma dekadami różnych sporów teoretycznych między taką szkołą bankowości a szkołą obiegu pieniężnego, które właśnie prezentowały odmienne stanowiska na temat tego, jak ma funkcjonować system bankowy, czy on ma właśnie tworzyć nowe depozyty ponad to, co jest w kruszcu, czy należy pozwolić bankom na tworzenie depozytów, co chciała tak zwana szkoła bankowości, czy banki powinny ściśle zależeć od tego, ile kruszcu mają w skarbcach, co postulowała tak zwana szkoła obiegu pieniężnego i przez to, że ta ustawa Peela nie zadziałała, w tym sensie, że nie zapobiegła kolejnym kryzysom bankowym, to ta szkoła obiegu pieniężnego została mocno zdyskredytowana. Natomiast jakby ten cały model mnożnika należy znać, ale należy go przyjmować z pewną rezerwą, w tym sensie, że ta ekspansja kredytowa nie działa tak szybko i sprawnie, jak to wynikałoby właśnie z tej arytmetycznej granicy, którą sobie przed chwilą wyznaczyliśmy. Mianowicie, po pierwsze, w czasie tej ekspansji kredytowej jakieś pieniądze mogą odpłynąć z systemu bankowego, w tym sensie, że ludzie mogą wyjąć część gotówki z banków i trzymać ją w swoich portfelach. I każde wyjęcie gotówki z banku sprawia, że ta granica ekspansji kredytowej jest mniejsza. Do tego czasami ta stopa rezerw obowiązkowych jest ograniczana przez instrumenty prawne i niegdyś właśnie stopa rezerw obowiązkowych wyznaczana przez banki centralne była takim ważnym ograniczeniem tego, jak ta ekspansja kredytowa działa. Obecnie te stopy rezerw obowiązkowych są raczej bardzo niskie, typu 2-3%, ale jakby system bankowy
bynajmniej nie zwiększa 30 czy 50-krotnie tych rezerw, tego pieniądza bazowego w kredyty, no ponieważ też na przykład banki nie są w stanie znaleźć tylu wiarygodnych kredytobiorców, a oprócz tego jeszcze inne regulacje sprawiają, że banki nie mogą tyle kredytów udzielać, o czym może za chwilę powiemy, jeśli zdążymy. Mianowicie obecnie banki są objęte reżimem tak zwanych regulacji kapitałowych, co oznacza, że nie tylko muszą mieć gotówkę, żeby prowadzić ekspansję kredytową, ale muszą też mieć odpowiednio dużo odłożonego kapitału. Jest też jakby rzecz, która nieco bankowi pomaga, mianowicie w każdym z tych naszych przykładów mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy osoba, która brała kredyt, wydawała go u klientów, którzy mieli depozyty w innych bankach, dlatego ta gotówka z banku odpływała. Natomiast oczywiście może być tak, że jakiś bank jest duży i wiele tych transakcji może odbywać się pomiędzy klientami tego samego banku. No i wtedy taki bank jest w nieco lepszej pozycji, ponieważ no, on sam może wykreować więcej kredytu bez odpływu gotówki. No i jakby we współczesnej bankowości, przez to, że te banki się łączyły właśnie po to, żeby móc więcej tego kredytu kreować, to mamy do czynienia ze zjawiskiem tak zwanych firm banków zbyt wielkich, by upaść, ponieważ jakby te liczba depozytów tam zgromadzonych jest taka, że bankructwo takich banków mocno mogłoby podważyć całe świadczenie usług kasowych w gospodarce i sporo przelewów po prostu nie można by wykonać. I jakby z oceną tego, w ocenie tego systemu rezerwy cząstkowej ekonomiści są podzieleni. Są zwolennicy utrzymywania bankowości ze 100% rezerwą, ponieważ wskazują właśnie na to, że te banki muszą poprzez proces ekspansji kredytowej zaniżają stopy procentowe, uruchamiają cykl koniunkturalny. Natomiast są też ekonomiści, którzy są zwolennikami właśnie bankowości opartej na rezerwie cząstkowej i właśnie jakby w obrębie samej szkoły austriackiej znajdziemy i zarówno zwolenników rezerwy stuprocentowej, takim zwolennikiem był Murray Rothbard, był też Ludwig von Mises, z obecnych ekonomistów Jesus Huerta de Soto czy Jörg Guido Hülsmann, a wśród najbardziej znanych zwolenników bankowości z rezerwą cząstkową są tacy ekonomiści jak Steve Horvitz, George Selgin czy Lawrence White. I jakby oni czasami nie zgadzają się co do kwestii prawnych, ale jakby to jest dla nas mniej interesujące. Natomiast ci zwolennicy bankowości z rezerwą cząstkową sugerują, że z istnieniem rezerwy cząstkowej wiążą się pewne ekonomiczne korzyści. Mianowicie wedle tych ekonomistów system bankowy z rezerwą cząstkową jest bardziej elastyczny. Jeśli dochodzi do wzrostu popytu na pieniądz, jeśli ludzie chcą mieć większą wartość w swoich saldach gotówkowych, to taki system bankowości z rezerwą cząstkową może na ten wzrost popytu na pieniądz swobodnie odpowiadać właśnie przez kreację depozytów. Natomiast system ze 100% rezerwą czegoś takiego nie może zrobić. Jeśli w systemie ze 100% rezerwą wzrośnie popyt na pieniądz, to odpowiednio muszą spaść ceny, bo jeśli ceny odpowiednio nie spadną, to będzie musiała spaść produkcja, ponieważ tak wynika
zrównania wymiany Fischera. Natomiast według tych zwolenników banki obserwując swoje rezerwy, dokonując clearingu między sobą, mogą wychwycić te sytuacje, kiedy ludzie chcą posiadać więcej gotówki, kiedy mają większy popyt na pieniądz i kiedy ten popyt na pieniądz jest mniejszy i mogą odpowiednio, zwiększając lub zmniejszając kredyt, reagować na te sytuacje. Natomiast jakby powstają kwestie tego, na ile to będzie skuteczne w walce z takimi właśnie sztywnościami cenowymi, ponieważ gdyby się nad tym dokładniej zastanowić, to jeśli rośnie popyt na pieniądz, to żeby dokładnie na niego odpowiedzieć, to banki musiałyby udzielić kredytu dokładnie tym osobom, u których popyt na pieniądz wzrósł. Natomiast jest to technicznie dość trudne, więc ze strony tych zwolenników rezerwy stuprocentowej jest, powiedzmy, spora nieufność co do tego, jak sprawnie taki system by działał. Wskazują też, że taki system cały czas byłby narażony na rany na banki, czyli sytuacje, kiedy ludzie gwałtownie wycofują depozyty systemu bankowego i wtedy żadne sprawne zarządzanie rezerwami i clearingiem by takiemu systemowi nie pomogło, ponieważ jeśli mamy bank, który stosuje rezerwę cząstkową i on ma po prostu 100 uncji gotówki i 1000 uncji depozytów na żądanie do obsłużenia, to w normalnych czasach pewnie wystarcza utrzymywanie tej 10% rezerwy. Natomiast jeśli jednak ludzie zgłoszą się po 200, 300, 400 uncji złota, no to taki bank musi szybko upłynnić swoje inne aktywa, których wartość likwidacyjna będzie zwykle znacznie mniejsza niż to, co jest zapisane w księgach i taki bank będzie musiał zbankrutować. Więc jakby cały czas ten system wedle niektórych jest znacznie mniej stabilny i może na tym teraz zakończę. Czy mają Państwo może jakieś pytania?